dla nas najważniejsze jest stworzyć platformę spotkania dla największych graczy rynku farmaceutycznego. Platformę dyrektorów sprzedaży i osób odpowiadających za field force. Celem tego spotkania ogólnym jest właściwie to samo, czyli maksymalizacja zysków firm farmaceutycznych. Niemniej jednak takie szczegółowe tematy co roku są zupełnie inne. W tym roku skupiamy się bardzo na współpracy z firm farmaceutycznych, z sieciami, z aptekami, ze szpitalami, również z profesjonalistami służby zdrowia. Zaprosiliśmy, to była zupełna nowość, zorganizowaliśmy taki panel właśnie przedstawicieli profesjonalistów służby zdrowia, zaprosiliśmy również pielęgniarki do nas. Był to bardzo ciekawy, myślę, element tego spotkania. Bardzo ważny temat to motywacja, pozyskiwanie talentów, właśnie budowanie tej motywacji, zarządzanie tymi talentami, poszukiwanie takich bardzo indywidualnych dróg na przyciągnięcie, ale też zatrzymanie w swych firmach najciekawszych osób. Ja mogę powiedzieć z mojej perspektywy, jako osoby, która przyszła po 11 latach z branży FMCG, zasiliła zespół GlaxoSmithKline, że największym obecnie dzisiaj wyzwaniem, również rzeczą, o której wielokrotnie mówiłem na tej konferencji, jest kwestia zmiany sposobu myślenia wewnątrz branży farmaceutycznej przy jednoczesnym wykorzystaniu optymalnym czasu na tą zmianę. Ta konferencja to przede wszystkim jest miejsce do wymiany doświadczeń. Świetna okazja do tego, żeby specjaliści, którzy udowodnili przez wiele lat, że wiedzą, co robią, mogli ze sobą porozmawiać i poszukać inspiracji u innych. Zgodnie z tym, co było mówione wczoraj, jak i dzisiaj na konferencji, przede wszystkim trzeba okiełznać zespół sprzedaży, a i też dostosować się do nowych narzędzi, które czekają na dział sprzedaży. Tutaj w kontekście tej, myślę, różnego rodzaju narzędzi, zarówno jakby tabletów, tak, nowoczesnych narzędzi komunikacji z ludźmi. Jest to bardzo duża wymiana doświadczeń, za którą bardzo dziękuję, że tu jestem. Krótko powiem, odnalezienie się w tym multi-channel marketingu. Ja myślę, że to jest tak, że wszyscy widzą konieczność wdrożenia tej strategii multi-channel wielokanałowej. Natomiast pewnie są na różnym etapie. My jesteśmy bardzo zaawansowani, wcześniej zaczęliśmy wdrażać tą strategię, ale to jest coś, z czym się musimy pogodzić. Cenię sobie jakość tej konferencji i nie wyobrażam sobie, żeby raz do roku nie zobaczyć i nie dostrzec tego, co są zaangażowane inne firmy i osoby z tej branży. Czy dzisiaj bardziej wszystkie firmy, producenci zwłaszcza, są nastawieni na to, żeby dostosować swój wyrób do potrzeb rynku? Kiedyś starano się to zrobić bardziej w jakiś sposób uniwersalny, jeden wyrób promować do różnych kategorii. Dzisiaj każdy jeden lek ma często wiele odmian. Na noc, na dzień, mocny, lżejszy dla dorosłych i jest wiele takich podkategorii leku i właśnie tak, aby dostosować go do wymogów rynku. To spotkanie ludzi z branży i to jest niesamowity plus tej konferencji, że tu się porusza tematy ważne dla tej branży, nie przez teoretyków z innych branż, tylko właśnie przez branżystów, którzy wiedzą, o czym mówią i wszyscy inni ich rozumieją. To jest największa zaleta tej konferencji. Ja reprezentuję firmę oryginalną i myślę, że z jednej strony jest to element, który mnie bardzo satysfakcjonuje i od początku jestem związany z branżą farmaceutyczną oryginalnych leków. Natomiast mówiąc o wyzwaniach, myślę, że one są tożsame zarówno dla firm oryginalnych, jak i generycznych. Ta konferencja to okazja, żeby przede wszystkim zaktualizować trendy na rynku farmaceutycznym. To okazja, żeby, z dużą przyjemnością to mówię, spotkać profesjonalistów z branży, z którymi będę mógł porozmawiać i dowiedzieć się o tym, co robią w codziennej swojej pracy, nie tylko poprzez prezentacje, które są tutaj przez nich przedstawiane, ale również możliwość porozmawiania w cztery oczy. Do każdego nowego narzędzia, do każdej nowej metody musi być przekonany ten, kto ją będzie wykonywał, czyli field force. Najlepsze narzędzie sprzedane zespołowi w taki sposób, że zespół go nie kupi, nie spełni swojego zadania. Także wdrożenie wszelkiego rodzaju strategii, metod, tudzież narzędzi powinno przede wszystkim bazować na tym, żeby ci, którzy mają z tym pracować, w 100% to zaakceptowali, że to jest ich, że to jest dla nich i że to tak naprawdę im pomoże w ich pracy. Dla mnie pewne źródło inspiracji i pewnych po części nowych wiadomości.
zebranie dużej ilości ciekawych tematów i ludzi w jednym miejscu i możliwość wypowiedzenia się na forum publicznym, że niektóre rzeczy, które robiliśmy do tej pory, nie do końca były dobre. Trendy, które ja dostrzegam, które niektóre są zapoczątkowane, a niektóre są dopiero przed nami, to wielokanałowość sprzedaży, wielokanałowość komunikacji z klientem. Kanał tradycyjny, czyli komunikacja z lekarzem czy z aptekarzem za pomocą przedstawiciela medycznego czy handlowego, to już nie wystarczy. Jest jeszcze cała komunikacja internetowa, social media. Właściwie to nie jest wielokanałowość komunikacji, tylko cross-kanałowość komunikacji, żeby te kanały nie były równoległe, tylko żeby się krzyżowały ze sobą. Jestem tutaj dlatego, że chciałem dowiedzieć się, co robią inni, co można robić i czy to, co do tej pory myślałem, że robiłem dobrze, inni aby nie robią już lepiej, albo świat dawno robi już zupełnie co innego. No, rynek farmaceutyczny mimo wszystko nadal zmienia się bardzo dynamicznie i wyzwania są związane zarówno z tym, że klienci od nas już oczekują innych działań, ale sami ludzie też już pracują w innych okolicznościach, w innych sytuacjach, stykają się z nowymi problemami, muszą inaczej diagnozować potrzeby i też inaczej na nie odpowiadać. Chcę skorzystać z wiedzy praktyków, których jest tutaj dosyć dużo i z szerokiej gamy, jakby patrząc bardzo globalnie na rynek farmaceutyczny, medyczny. To, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło w tej sesji, że pomimo różnej wielkości organizacji, w których pracujemy i różnych specyfik poszczególnych biznesów, bo jednak mówimy o dość pofragmentowanym biznesie, mówimy tutaj zarówno o produktach Herixowych, mówimy o lekach innowacyjnych, ale mówimy też o produktach generycznych, o suplementach diety, o lekach OTC. Pomimo tego jest wiele wspólnego, jeśli mówimy o zarządzaniu sprzedażą i zarządzaniu ludźmi. I problemy, które się pojawiały, są wspólne dla wielu z nas. I właśnie ta możliwość wymiany swoich własnych doświadczeń jest dla mnie tą olbrzymią wartością dodaną, ponieważ nagle okazuje się, że ktoś znalazł rozwiązanie na problem, który ja mam, a ktoś inny już wcześniej zastosował to rozwiązanie i może potwierdzić, tak, to działa. Ta konferencja to przede wszystkim dobre miejsce wymiany doświadczeń. Mówiąc brutalnie, dobre miejsce sprawdzenia, co robią moi koledzy, a zatem również, co robi moja konkurencja. To inspiracja, co mógłbym zmienić ja sam w sobie, w kontekście zarządzania moim zespołem, ale również o co mógłbym wzbogacić firmę, korzystając z doświadczenia innych. Kluczowym wyzwaniem jest naprawdę nowe media, dlatego że siła rażenia internetu, coraz więcej lekarzy, pacjentów, pielęgniarek ma dostęp do tego nowego medium. W związku z tym na pewno ogromnym znaczeniem jest, jak efektywnie zarządzać ludźmi, jak wykorzystywać nowe media, tak żeby te wizyty i te działania promocyjne przedłużać o dodatkowe nowe media. Ta konferencja to nauczenie szefów działu sprzedaży, że walka o rynek to tak jak walka mieczem samurajskim o znalezienie odpowiedniego przestrzeni na polu bitwy. Wydaje mi się, że nie ma jednego złotego środka, nie ma tego świętego graala. Każdy ma swoją specyfikę funkcjonowania działu sales, każdy ma swoją specyfikę rynku, natomiast musimy poszukiwać coraz to nowych i lepszych rozwiązań. Oczywiście, powtarzam jeszcze raz, wykorzystując te narzędzia, które mamy dotychczas. Czyli na przykład poszukiwać odpowiedniej struktury Salesforce'u. Nie nowych ludzi zatrudniamy, ale w obrębie tego, co już mamy. Czy robić dwa lustrzane zespoły, czy być może bardziej specyficznie podzielić obowiązki między różnych przedstawicieli. To niesamowita okazja do szukania inspiracji, do znalezienia tej inspiracji i do wymiany doświadczeń. Bo każdy z nas jest doświadczonym menedżerem, każdy z nas ma swój własny pomysł na to, jak osiągnąć sukces. I jeżeli tylko będziemy wierzyć w to, że warto się z nim podzielić z innymi, możemy też bardzo dużo zyskać inspiracji od siebie nawzajem. A myślę, że tych wyzwań jest dużo. Z jednej strony to są uwarunkowania prawne, o których było dużo mowa
30 wczoraj. Druga rzecz to są dynamiki nie najlepsze, bo mimo, że jest to rynek dalej rosnący, to jednak rozwój sieci na przykład wywiera presję. Również wielu producentów przynosi część swojego portfolio na rynek masowy. W związku z tym są to duże wyzwania, jak tym zarządzić. No i niebagatelna rzecz, efektywność, czyli efektywność kosztowa utrzymywania działów sprzedaży i ich pracy. Fantastyczna możliwość wymiany poglądów i poznania nowych trendów. Coraz trudniejszy dostęp do lekarza. Mamy coraz mniej czasu, wymyślamy nowe narzędzia. Nowym narzędziem, które dzisiaj zdobyło popularność na sali konferencyjnej, był iPad. I zachłyśnięcie się tym narzędziem, które okazuje się, że niekoniecznie jest dobrze odbierane przez naszego podstawowego klienta, czyli lekarza. Dotarcie, jeżeli szukamy nowych środków, a ten środek się nie sprawdza, powstaje następne pytanie. Czy powinniśmy wracać do starych modeli, czy wymyślić coś nowego? Chcę się dowiedzieć, co się dzieje na świecie. Jestem z małej firmy, jesteśmy troszeczkę oderwani od głównego nurtu. Znalezienie się w tym samym pomieszczeniu z przedstawicielami dużych firm pokazuje mi, co mogę zrobić, jakich możliwości mogę szukać, a których powinienem unikać.